Witam, witam. Tak, u mnie kwitnie czereśnia poznańska. No, by jej nie przemroziło dzisiaj, było pół stopnia na plusie. Tata dzisiaj robił uprawę mechaniczną. Jest ekspert od uprawy mechanicznej w Brookfieldzie, że widać. Pięknie to wygląda, ale i ma dużo zalet. Taka uprawa, opowiem Wam w późniejszym terminie o tym. Dzisiaj się skupimy, bo jest dużo pytań, czym pryskać, co teraz robić. Co robić, czym pryskać, co mieszać. I zaczynamy. Ostatni zabieg, jaki ja robiłem, to był w poniedziałek pod wieczór. W poniedziałek wieczorem był robiony preparat karwety i do tego były aminokwasy zwierzęce. Z aminokwasami zwierzęcymi musimy troszeczkę wcześniej zrobić zabieg, ponieważ aminokwasy zwierzęce mają troszeczkę taki nieprzyjemny zapach takiego zgniłego mięsa. I te pszczółki będą nam troszeczkę uciekać od tych kwiatków i nie należałoby robić tego w kwitnienie i tak z 5 dni przed kwitnieniem, bo jednak ten zapach w tym sadzie unosi się przez 3-4 dni, co dowodzi, że te aminokwasy są niesamowicie mocne. Jadałem litr na hektar i mówię, 2-3 dni było czuć. Ale jeżeli chcemy zwabić pszczółki, nie mamy nic lepszego na rynku jak alga Rentwin, są to algi i one naprawdę bardzo ładnie pachną. Potem pokażę, jak będę tym pryskał. Zapach jest taką naturą, świeżością. No, super, super to pachnie i to właśnie wabi pszczółki. To jest taki bardzo mocny zapach i on właśnie troszeczkę przypomina zapach miodu. I to właśnie będzie nam wabiło pszczółki. Jutro chcę wykonać zabieg. I teraz jest zagłostka. Co zrobić, żeby było dobrze i żeby nie wydać za dużo pieniążków, a żeby to działało. Więc zaczynamy. Na grzyba na pewno karwety. Jest to preparat kontaktowy. Żadna układówka nie wchodzi w grę. Jest za zimno, jest 12 stopni. Co do tego karwety. Mamy kilka preparatów. Mamy Talius Sad i z tyłu schowany Alcedo. Obydwa preparaty na mączniaka. Tylko Alcedo działa też na grzyba. Jest to preparat triazolowy, czyli układówka, proszę Państwa. Układówka, potrzebny nam jest wyższa temperatura, to jest dawka 0,4, tak, 0,4 i na mączniaka też jest 0,4. Zgadza się. Dobra. Ten preparat zostawimy sobie na później. Na później. On będzie dobry, ale nie dzisiaj. Jedziesz, kolego, z tyłu. Na mączniaka jutro możemy spokojnie dodać Talius Sad. Jest to preparat kontaktowy, żadna układówka. Zadziała nam w niższych temperaturach i on jest niesamowicie skuteczny na mączniaka, bo on niszczy te strzępki mączniaka. No i wtedy możemy naprawdę mu zrobić krzywdę. Dawka tego chyba 0,3 jest na hektar. Także jutro pójdzie pan Talius, herwety, bycia krew, czyli zakwaszamy wodę. No i to by było na tyle. Dobra, panie Talius, tutaj do pudełka. Algaren zostawiamy, jeżeli rozchyli nam się 40-50% kwiatków. Szara pleśń, co my mamy? Batalion. Zdecydowanie nie. Teraz nie, za wcześnie. Musi być też koło 40-50% rozchylonych kwiatków. Jeżeli byśmy teraz opryskali na balon, ten preparat będzie mało skuteczny. Także wydać pieniądze, zdążymy na spokojnie. Batalion musi poczekać do następnego zabiegu. Myślę, że jak jutro bym zrobił, jutro mamy piątek, koło środy, czwartku, ten batalion spokojnie nam się wstrzeli. Mamy też Fontelis, niesamowity preparat. Zawsze ja to uwielbiam, ten preparat, ale po kwitnieniu. Proszę zauważyć, 200 SC, jego nośnikiem jest olej. Bije mączniaka i parcha. Działa do tyłu i do przodu. Ten preparat zostawiamy sobie na później, żeby nie uszkodzić kwiatków. Jego nośnikiem jest olej, jak wspomniałem, może wystąpić fitotoksyczność, zmieszanie
w mieszaninie z innymi preparatami, dlatego go stosujemy solo. Jak odwrócimy buteleczkę, o, tu jest na dole taki osad i to jest olej. Także jego proponuję na pokwitnienie, jak już płatki opadają, wtedy nie będzie nam to kolidować, nawet jak nam coś tam poparzy te płatki, to huk z nimi, ale na dzień dzisiejszy byśmy zrobili im krzywdę, to pszczoły już nie będą oblatywać nam tych płatków, no nie będą atrakcyjne dla tych pszczółek. I to tyle. Co tu z tyłu mamy? Sercadis. Następny wspaniały preparat z BSF-u na mączniaka. Koncentrat w formie koncentratu do zwalczania, to jest układówka do parcha i mączniaka. Też go zostawimy, jeżeli będziemy mieli jakieś sytuacje podbramkowe. Ale teraz, jeżeli nie trzeba, jest za zimno na niego, odstawiamy go z tyłu, pan Sercadiszczek. Także na jutro tylko robimy dalanik, talius, najlepszy na dzień dzisiejszy, ten karwety, talius sad, zakwaszamy wodę i to wszystko. Następny zabieg, jeżeli nam się rozwiną troszeczkę płatki. Batalion, Algarin Twin i to wszystko. Co do mszycy, jeżeli ktoś nie zrobił tapeki w tym oknie, co ja robiłem, no to ma problem. To ma problem. Dopiero teraz możemy zrobić cokolwiek po opadaniu płatków kwiatowych. I myślę, że to będzie... Co to będzie? Mospilan. Żadnych zwójek na razie nie robimy. Wszystko śpi. Dzisiaj była lustracja robiona. Wszystko jest w uśpieniu. Słuchajcie, to śpi. To nie jest temperatura na żerowanie owadów. Mszyc, zwójek. Także będę informował Was na bieżąco. To takie moje zalecenia na najbliższe godziny. Pozdrawiam.